Był to obóz zamknięty. Rygor, tak jak w każdym jednym obozie dla dorosłych. Otoczony gettem żydowskim, żeby całkowicie zamknąć wiadomość, że tam się coś znajduje. Nie było żadnej możliwości ucieczki. Jedna brama wjazdowa, jedna wyjazdowa. Jedyna różnica między obozem dziecięcym w Łodzi, a obozami dla dorosłych była taka, że tam nie było komór gazowych. Tam dzieci uśmiercano głodem. W obozie łódzkim karano dzieci za wszystko. Wymyślano różne rzeczy, aby tylko tych dzieciaków można w jakiś sposób zmaltretować. Jednym z najgorszych były soboty i niedziele, bo wtedy Niemcy przychodzili pod wpływem alkoholu i wymyślali różne zabawy w stosunku do dzieci. Taki epizod jeden, wzięli dwóch chłopców, kazali zdjąć koszulę i jeden drugiemu musiał szukać wszy w koszuli. Nie? Ile tych wesz tam znalazł, to ten, który miał tą koszulę, to dostawał tyle batów. Baty były dzielone. Jeżeli dostawał 100, to po 25 dziennie. Był karcer, za który karano za najdrobniejszą rzecz. Za podniesienie jakiejkolwiek rzeczy, która się nadawała do zjedzenia. I to były kary niesamowite. Choroby w obozie dla takich dzieciaków, no, które nie miały żadnej możliwości, ani lekarza, ani żadnych środków do tego, żeby temu zapobiec. Chorowały na tyfus, na gruźlicę, na jaskrę. Wypadanie odbytu to było najgorsze, co mogło być wtedy. Bo to potem trzeba było w jakiś sposób z powrotem wprowadzić to na swoje miejsce. To robiły dzieciaki jeden drugiemu. Ja z tą chorobą przetrwałem jeszcze po wojnie prawie 3 lata. Jak była jaskra albo coś takiego, to Niemcy podpowiadali, żeby sobie te oczy przemyć moczem. I potem się ślepło pod. Najgorszą z osób, jaka funkcjonowała w obozie, była dozorczyni całego obozu. Ta pani Bayer, która wymyślała różne rzeczy, żeby dzieciaki doprowadzić do skrajnego wyczerpania. Jej prawą ręką była pani Eugenia Polm, młoda dziewczyna, 18-19 lat, która podpisała listę i została skierowana jako dozorczyni do tego obozu. Tamta potrafiła nawet pejczem w rany, jakie dzieciaki miały po sobie, próbować wierzyć dziury. Siedziała w oknie na pierwszym piętrze w takim budynku i tam była na terenie tego obozu grusza, która miała takie malutkie gruszki. Pod tą gruszę wprowadzali tam dzieciaki i ćwiczyły te dzieciaki żabki. Ćwiczyły dotąd, aż tam co niektóre zostały, pod tą gruszą opadały z wyczerpania. To ona sobie siedziała z lornetką i tylko patrzyła, który dzieciak się schylił po gruszkę i potem dostawał odpowiednią porcję batów. Był też taki dozorca, który ćwiczył się w strzelaniu batem do dzieciaków na odległość. Ustawione dzieciaki kolumnie maszerowały, a on z daleka strzelał, tak żeby każdego trafić. Wyćwiczył się tak, że prawie się nigdy nie mylił. Jednego z chłopaków, który obierał ziemniaki w kuchni, ten chłopak wziął dwa plastry i przylepił do pieca,
żeby je w jakiś sposób tam podgrzać, żeby, bo tam o usmażeniu nie było mowy. Jak strzelił go w twarz, to się znalazł pod stołem od razu. Już więcej do końca pobytu w obozie nie próbował sięgać po żadne jedzenie dodatkowe. Myśmy chodzili jak takie wytresowane pieski. Tym bardziej przecież fizjologiczne sprawy załatwiało się wszystkie na miejscu. Nie było żadnych latryn, jak w wojsku czy gdziekolwiek, albo w domu, tylko to było wszystko na miejscu, na korytarzu. I to trzeba było po sobie sprzątać, od najmniejszego. Dziwię się, że potem po wojnie nazywano to obozem przejściowym. Nie życzyłbym nikomu takiego przejścia, przynajmniej przez tydzień. Do obozu łódzkiego przyszedł też transport dzieci samochodami ciężarowymi, ale takimi samochodami, które były przystosowane do gazowania dzieciaków na przyczepie. To były dzieci z miejscowości Lidice z Czechosłowacji, gdzie zamordowano tam jednego esesmana i w odwet za to cała wieś została spacyfikowana, spalona, a te dzieciaki przywieziono do obozu łódzkiego i tam ich nawet nie rozładowano, tylko przetrzymano przez noc i na drugi dzień wywieziono je, zostawili uruchomione silniki i te wszystkie dzieciaki zostały otrute. To była ta cała gehenna obozu łódzkiego. 30 lipca 1944 roku zostaliśmy przetransportowani z obozu łódzkiego do Potulic. To jest 12 km od Bydgoszczy. Był to początkowo podobóz Stutthofu. Do tego obozu trafiały całe rodziny wysiedlane z Pomorza. Przyuczano nas na przykład do rysowania swastyki niemieckiej. Przy dwóch pociągnięciach, dzisiaj mogę to zrobić bez zająknięcia, rysowało się swastykę niemiecką. Przyzwyczajano nas do mówienia po niemiecku, a to przyzwyczajenie to polegało na tym, że jak się coś chciało, to trzeba było to nazwać po niemiecku. Jak się nie powiedziało, to się nie dostało. A przy tym jeszcze się oberwało za to, że się nie uczy niemieckiego języka. Cała ta gehenna trwała do 21 stycznia 1945 roku, kiedy przyszedł front. Niemcy jeszcze przed dojściem frontu do Potulic zorganizowali kolumnę marszową z osób, które jeszcze mogły poruszać się o własnych siłach i które nadawały się jeszcze do jakiejkolwiek pracy i wyprowadzili tą kolumnę z obozu. Bramy zostały otwarte. Starsze dzieciaki i rodzice, którzy wiedzieli, gdzie mają iść, w którą stronę do domu, poszli. A te maluchy zostały na placu. No, było wtedy 20 stopni mrozu. Tam byliśmy przez 2 dni na tym placu, a dopiero po 2 dniach przyjechały ciężarówki, bo zaraz po wojnie tworzono takie ochronki Czerwonego Krzyża. I nas załadowali wtedy na te samochody i wywieźli nas do Torunia. W Toruniu tam tą ochronkę prowadziły siostry zakonne. Jak zorganizowały potem tyle dzieciaków do miejscowości, z których pochodziły, no to wtedy załadowali nas na samochody ciężarowe i odwozili nas do tych miejsc zamieszkania. Myśmy przyjechali do Mosiny tym samochodem. Wtedy z bliskiej rodziny jeszcze nie było nikogo. Jak żeśmy przyjechali tam, no to wtedy rozbierali nas obcy ludzie. To 3 lata było walki o przeżycie. Bo stan fizyczny był taki, że każdego jednego dnia mógł nastąpić zgon. To 3 lata było, były walki o przeżycie. Jak to się potem udało trochę zrobić, no to ja ze swoim zdrowiem walczyłem dokładnie do 65 roku, nawet dłużej.
Ja miałem tak owrzodzone normalnie wewnątrz i żołądek, i dwunastnicę, że najlepiej było wtedy, jak usiadłem na podłodze i kolana pod brodę, bo w takiej pozycji najmniej bolało. Miałem 8 lat, jak się dowiedziałem, że rodzice nie żyją, bo mi nikt o tym nie mówił. Cały czas się słyszało normalnie jak dzieciaki, które się razem bawiły, no, krzyczeli mamo, tata, mama, bo wołali do tego, do domu, a ja się pytałem, gdzie są moi rodzice. W końcu zacząłem się pytać, bo jak ci krzyczą, dlaczego ja jestem u wujka i u cioci. Jak byłem tutaj, u ciotki, jak przychodził wieczór, to ja szybko uciekałem do domu, bo się bałem dorosłych ludzi. Potem dopiero zaświtało mi w głowie, chyba dlaczego. No bo jeżeli cały czas, prawie rok tutaj, potem niecały rok potem w Purtulicach nie było nikogo, kto by wziął za rękę albo coś powiedział, albo wziął na ręce. Ja mam dzisiaj takie sny, że się budzę w nocy, cały mokry. A jak byłem w domu, jak mnie tutaj przywieźli, to ciotka mnie w nocy budziła 3-4 razy w nocy, żeby mnie uspokoić. Eugenia Palmy miała proces. Ją rozpoznał jeden z byłych więźniów na ulicy. Do tego. I ona początkowo przychodziła, nie wypierała się wcale, że była w obozie, że ona poszła tam specjalnie, żeby pomagać dzieciom, żeby ich tam nie krzywdzili do tego. No ale jak jej potem udowodnili, jak ona to pomagała, no to dostała wyrok. Bo tą Bajerową to zaraz po wyzwoleniu, od razu dostali to. Poszła pod sąd i dostała wyrok śmierci. No, wykonali ten wyrok śmierci. Jeszcze po wyroku, jak dostała ten wyrok, to prosiła o ułaskawienie, bo ona ma dzieci w domu. Jak się robi wywiady, to pierwsze pytanie jest zawsze takie, a co ty pamiętasz z tego, jak ty miałeś 2 lata? Ja pamiętam jak dzisiaj dzień aresztowania. Pomimo tego, że miałem wtedy 2,5 roku, a brat miał 3,5. Ojca z mamą aresztowali 9 września 1943 roku w nocy, a my z bratem zostaliśmy jeszcze w domu. Nie słyszeliśmy nawet, jak to się stało, bo już spaliśmy. Następnego dnia, 10 września, przyszli Niemcy po nas. Takie było piękne słońce, świeciło prosto w okno. A w Poznaniu był taki zwyczaj, że w sypialni łóżka stały sunięte razem do siebie i na jednym łóżku spały dzieciaki, a na drugim łóżku spali rodzice. Jak Niemcy weszli, myśmy się pobudzili, obcy ludzie w mundurach, w takich czarnych. I tak spojrzałem w to okno i zaczęliśmy płakać, no bo obcy ludzie, nie wiadomo kto. No ale oni nam szybko zaczęli się jeszcze z nami uwijać, nie ubierać. I w tym momencie do domu weszła mojego ojca rodzona siostra, która miała 12 lat. Po prostu przysłali ją ludzie, bo już było wiadomo, że aresztowania się odbywają prawie po wszystkich domach. I przysłali ją, żeby nas zabrać. Zapytali Niemcy o nazwisko. Nazwisko się zgadzało i już z nami przetransportowali nas z domu. I potem jak już zebrali na tyle tych dzieciaków, że mogli zrobić transport, to ciężarowymi samochodami odwieźli nas na rampę do Poznania i stamtąd bezpośrednio do Łodzi.